18 w piątek, ten nadchodzący, no, będzie okazja obejrzenia takiego dużego show na temat polskich performerów, wybitnych polskich performerów. Tytuł tego spotkania będzie Pod napięciem, to się będzie nazywała ta cała sytuacja. No i to będą taki wybór naprawdę wybitnych performerów. Będzie taki materiał z Zbigniewem Warpechowskim, z Ewą Zarzycką, z Andrzejem Różyckim. Ja też tam swoje, jako Józef Rabakowski, coś też chcę pokazać. Może jeszcze, jeżeli nam starczy sił do oglądania, to wystąpi jeszcze wielu innych wybitnych performerów. Także wieczór bardzo interesujący i zapraszam wszystkich ludzi, którzy takim elementem sztuki jak performance są zainteresowani. W ramach Letniego Kina Leżakowego w Ustce chciałbym zaprezentować materiał prawie cały z wystawy, jaką przygotowała Szkoła Filmowa w ramach tegorocznego fotofestiwalu. Wystawy, która nazywała się Darkroom, przygotowana przez naszą koleżankę Ewę Ciechanowską, która była kuratorem tej wystawy, tej prezentacji. Materiały, które zostaną zaprezentowane, to bardzo szeroka paleta tego, co nasi studenci wykonują podczas studiów. To jest jakieś takie wyjście od statystycznego obrazu, ale jako że jesteśmy szkołą filmową, to gdzieś ten duch filmowości zostaje i dla większości fotografów to jest taki materiał bardzo ciekawy, interesujący, który myślę zostanie pokazany. Także jestem tutaj pierwszy raz w życiu w Ustce, w tym ośrodku i od razu wszystko mi tutaj się podoba. Po prostu. Ludzie, których już poznałem, ludzie, którzy nas tu przyjęli, i gdzieś tam czujemy się na tyle zobowiązani, żeby właśnie coś tutaj zrobić na miejscu, swego rodzaju taką jakby improwizację artystyczną. Każdy ma tu inne pomysły i to pokazać tutaj w tym kinie letnim, które właśnie wczoraj rozpoczęło działalność. Ja tu jestem jako belfer, jako profesor, ale jesteśmy tutaj ze studentami z naszej Wyższej Szkoły Filmowej i też bardzo ciekawe będzie, co oni tutaj na gorąco, też jakby zainspirowani tym miejscem, co oni będą chcieli zrobić. A ja w pokoju, w którym mieszkam, mam okna zasłonięte tym ekranem, w związku z tym, jak projekcja jest na zewnątrz, to ja przez te okienka w pokoju sobie część tych projekcji oglądam, ale z drugiej strony. Co jest bardzo śmieszne, ale co w żadnym wypadku mi nie przeszkadza, wręcz mnie bawi. No, to tyle chyba.